Witam wszystkich serdecznie na kanale Be Brave Bee. Ja jestem Kamil, a to jest gra Mount & Blade. Hello everybody in Be Brave Bee channel. I am Kamil and this is Warband. Mount & Blade Warband. Specially Neo Geekatrol game modification focused on multiplayer. Dobra. Się kurczę, tutaj będę przechwalać teraz, ale zrobiłem nowy ekran, przed chwilą może widzieliście. Trochę długo był otwarty, także ciężko przeoczyć, także tutaj siedziałem do późna, żeby go odpalić. No i udało się, jakiś tam efekt jest, chociaż chyba troszeczkę mi się nie podoba, jeszcze będę musiał coś tam chyba zmienić. Trochę ten efekt tam brzydko wyszedł moim zdaniem. A to już zadanie na przyszłość. Dobrze, zaczynamy dzisiaj trochę sprawniej, dzięki temu ekranowi wstępnemu, ale zaczynamy od cytatu. Śmieje się ten, który mieszka w niebie. Pan się z nich naigrywa. Jeszcze jeden dzisiaj, wyjątkowy jak w kościółku będzie. Na dwa cytaty polecę, ale potrzebuję tego. Czuję, że potrzebuję tego. Przekujcie lemiesze wasze na miecze, a kosy wasze na oszczepy. Kto słaby, niech rzecze. Mocnym ja. Dziękuję. Możemy zaczynać. Dalej prowadzę ten segment cytatowy. Kiedyś miałem w planach w ogóle... jeszcze się upewnię. Dalej prowadzę ten segment. Nie słyszę muzyki. Naprawimy to. O. Dobrze. Naprawione. Wszystko chodzi pięknie, ładnie i cudownie. Kiedyś miałem taki pomysł, żeby tutaj czytać książki. Ostatnio opowiadałem o tym, skąd wziął mi się pomysł na te cytaty w audycji. No nie tylko to, bo jeszcze jest natchnienie, tak, od Boga, prawda, który jest, był i będzie Panem. Jezus Chrystus, także no, jest moim Panem. In Him I take refuge. Stąd tu jest takie jedno natchnienie. Drugie natchnienie to audycja radiowa, o której wcześniej opowiadałem. No i trzecia sprawa, że właśnie chciałem czytać też książki na tym kanale. Ale na razie jest jak jest. Są cytaty, jest gra. Mi to się podoba, dziękuję Bogu za to, co mam. Mi się bardzo, bardzo ładnie to podoba. Serio. So, jeszcze po angielsku. Jesus is Lord. Believe in this, so you can go to heaven. Nie zapomnij ten. No i tyle. A to rozgrzewamy się. Początek strumienia, trening. Później zobaczymy, jak pójdzie. Jeżeli ktoś to będzie oglądał później na YouTubach, a uda mi się to udostępnić, to planuję po pierwsze ściszyć dźwięk nieco. Ale mam pewne plany. Planuję to udostępnić na YouTube. Tak, YouTube. Mówię tak, YouTube. Chyba powinno się mówić, ale mi się podoba YouTube. To chyba był jakiś, nie pamiętam od kogo. Ale to już chyba takie w pewnym sensie memiczne dla mnie jest. YouTube, Skype'a i te inne określenia takie. Nie pamiętam. Skype'a wiem, że z jakiejś rodzinki.pl był. A nie będę o nich opowiadać, nikt mi nie płaci za reklamę, także sorry. A co tam jeszcze było? Tak, no właśnie ten, generalnie poczucie humoru jest jakie jest. Będę o tym przypominać, proszę brać na to namiar, nie brać tego dosłownie wszystkiego. Zawsze, poza tym też nie brać czasem może życia zbyt dosłownie, bo... Życie jest jakie jest. Branie go dosłownie czasem nie sprzyja na wytrwanie. Także no, polecam mieć dystans i poczucie humoru. Dla tych, którzy mają depresję, ciężkie, trudne myśli, samobójcze na przykład. Ja walczę na przykład też, mam stwierdzoną depresję, nie poddaję się. Prowadzę strumienie, wciąż żywy.
Także ja walczę i w imię Boga wy też walczcie. Oczywiście, jeżeli chcecie, ale ja wam polecam walczyć. Nie poddawać się. Możliwe, że cały początek transmisji został spieprzony przez to, że miałem głośniki, muzykę z głośników włączoną i głośny ten. Głośny ustawiony dźwięk i... Czekaj, połóż się na chwilę. Zaraz do ciebie wrócimy. Albo już sobie leżę, jak tak ładnie leżysz. To kolorowych snów. Ja się tutaj gdzieś skitram. W jakiejś wysokiej wieży. Okej. I co jeszcze zrobię? W sumie może niepotrzebnie, ale potrzebuję sławki ogarnąć. Na szczęście się przygotowałem tym razem. No tak powiem, z mojego życia jest ciężko, jestem zmęczony. Zdrowie mnie, kurde, znowu pojechało. Nie chciałem się dzisiaj zaczynać, szczerze mówiąc. Jakoś się przemogłem. Jestem tutaj. Oprócz tych różnych skorzeń też jakieś problemy żołądkowe mam. Jakby ktoś się interesował, co u mnie w życiu, to jest jak jest. Ale jestem wdzięczny Bogu, bo mogę prowadzić chociażby te strumienie. Mam na to czas, pracuję nad wszystkim. Idziemy jak burza, idę jak burza do przodu. Spadam na ten, na Twitch niczym sokół na królika. Tutaj dopadam swoją zdobycz, prawda? Wszystko działa, trybi, dzięki Bogu, wszystko jest fajnie. Tutaj nowe ekrany startowe, wszystko się rozwija. Dźwięk działa, troszkę podkręciłem dźwięk. Trochę mnie wkurza, ale to jest efekt dźwiękowy już w tej muzyce, w tym utworze. Trochę brzmi jak takie coś... jak takie coś, kiedy się szuka dźwięku w internecie darmowego albo muzyki i ktoś zapomniał włączyć nagrywanie, takie pikanie. Trochę to niekulturalnie, niefajnie brzmi. Będę mówić jak dosłownie, niefajnie to brzmi. A nie, prawie komuś pranie ściąłem, co za mnie w ogóle wychodzi, jakiś gbur. I czasem jak się szuka jakiejś muzyki albo nagrań w tle tam do jakichś swoich content projektów, creative projektów, czy tam, nie wiem jak się anglicy to nazywają. Projektów kreatywnych, o. Tu ktoś czasem zapomina włączyć takie pikanie w tle, takie jest pik, co parę chwil. Niewytrawne ucho może tego nie dosłyszeć, niestety. Albo niestety Bóg mi dał taki słuch, że słyszę. Też mu za to dziękuję, za wszystko, Panie, bądź pochwalony. No. Także no, nie narzekam, na tyle na ile umiem. Bywa różnie. Takie życie, nie? Bywa trudno czasem. Ale nie tracę nadziei. Tutaj nie ukrywam, terminy będą różne. Prezentowano żartów, humoru od treści satyrycznych. Po religię, no wiecie co, jak ktoś jest katolikiem, to znaczy może inaczej po kolei, jak ktoś jest jakimś buddystą, dużo raczej nawiązuje do swoim codziennym życiu, do tego, że jest buddystą. Ciężko to raczej ukryć, nie wiem, hindusi też. Ja jestem katolikiem, czego się nie wstydzę. U mnie wiara jest ważna, ciężko mi bez niej żyć. Nawet nie wiem, czy bym przeżył bez niej już. Nie wiem. No. Także no, dla mnie to jest jak tlen, tak? Ja tym żyję i oddycham. Także nie dziwcie, że czasem będą nawiązania, ale będę brać też namiar na to, że... Nie wiem, no. Jesteśmy teraz w grze, a nie w kościele na kazaniu, a ja nie jestem tam... profesjonalnym... kurka wodna... priestem na tym, na ambonie teraz. Tak jak mówię, na YouTubach będzie można sobie to ewentualnie przewinąć. No tutaj niestety trzeba, albo stety, może komuś tutaj to życie wieczne uratuje. Doczesnych łoży. To ten. Polecam, nie polecam wierzyć. Jezus jest super.
polecę. Tak. A to szczerze, akurat i bez żartu. No. Dobra, kysz, bandziorze. Dobra. Bandyto. Miałem dzisiaj taki wybór między... Podobnie wiem, że to jest napisane, że to jest Kapitan Bate, ale jeszcze sobie trenuję. Tak planuję taką formułę, o właśnie, ładny chambering, czyli riposta po ludzku rzecz ujmując. Wykonana przez bota. Ładne, to było ładne. Uciął mi wątek aż tym, tą swoją ciętą ripostą, uciął aż mi wątek. Aha, miałem tutaj takie ten... Bitwę z myślami, czy grać dzisiaj w nowy segment. Dzięki wsparciu jednego widza, Biały Wilk, bardzo dziękuję. Udało mi się nabyć nową grę, którą planuję ograć na strumieniu. Wrzucić na YouTube dla wszystkich, żebyśmy się wszyscy razem świetnie bawili. Ale jednak zdecydowałem się tutaj pograć dalej w Urbendo. Nie ma co się tutaj wyprawiać, bo wyjdę z wprawy. Jest dużo oponentów do pokonania. Czy zobaczymy, czy jest. Jak trafi na pusty serwer, to będzie legenda Sherwood. A kurczę. Lepiej nie obiecywać, tak? Jest powiedziane, żeby nic nie obiecywać. To jest ciężkie, nie? Bo człowiek jest przyzwyczajony. Nawet... Jeżeli starasz się, na przykład ja się staram jakoś żyć mniej więcej zgodnie z pismem. Może nie jak jakiś farzeusz, który wyznaje, nie wiem, jakieś 600 przykazań. Ale no, staram się. No to tak później idzie w głowę się złapać, jak człowiek żyje po prostu niezgodnie jakąś wolą Bożą, nie przysięgać na przykład, a na co dzień ile przysiąg się daje, po prostu ile się mówi w każdym słowie, nie? Może nie mówi się ja przysięgam, ale mówi się tak, ja to zrobię, ja się tym zajmę, to są wszystko przysięgi, nie? Tak naprawdę za minutę może ci spaść słoń z nieba na głowę, nie macie człowieku, nie oszukujmy się. To jest oczywiście przenośne. Dla ludzi betonowego poczucia humoru, to proszę. Jedzcie i pijcie z tego. Fuh. Dobra, już taka rzeźnia, czuję się jak... Nie. Bez przesady, są granice. Nie podoba mi się to, co zrobił Breivik w Norwegii. Także... No nie. Trzeba umieć czasem ugryźć w język, no bo... Pewne rzeczy są przykre. Nie z wszystkiego powinno się... śmiać. Nawet... Nie, wydaje mi się, że nawet jak na czarne poczucie humoru... Ja w sumie... Kiedyś może bardziej respektowałem, teraz już tak trochę, nie wiem, dojrzałem może trochę. Wiem, że komuś się może być przykro, jak coś powiem. Rzeczy są niestosowne. No. Nie myślałem za dużo nad tym wątkiem. Także nie będę go rozwijać. Dobra, poszukam jeszcze jednego oponenta. Tam widzę godnego przeciwnika, ale może tutaj na tych uliczkach. Nie wiem, jak ta mapa się nazywa, na uliczkach tego miasteczka. W Sandomierzu może na przykład. Jak wiele właśnie... O właśnie, to jest lepsze. Jak w Sandomierzu, po prostu trupów tutaj, martwych ludzi jak w Sandomierzu, także na ulicach tego... takiego piaskowego Sandomierza jeszcze odbędziemy pojedynek na ulicach. Kawalerzystą. Dobrze. Na naszą korzyść. Widzicie, tutaj można się postarać. Można być zabawnym i wyjść z twarzy w sytuacji. Niekoniecznie tutaj trzeba sięgać po jakieś takie niedozwolone, brzydkie rzeczy. Które komuś się może zrobić przykro. Jeszcze tutaj idę po jedną osobę. Idę po ciebie, zaraz tam będę. Czyli no, planuję tam się dostać. Zobaczymy. Mm-hmm.
Pyk. Idę po ciebie. Królu Jarogleku. Jaruś. Dobrze, Jarosław. Pokażę, co ci stać. Cóż. O, nie każdemu Bóg dał odwagę. Ruszamy dalej. Trening zaliczony. Tak, można teraz. Możemy iść dalej. Musiałem aż pokiwać głową tutaj nad postępowaniem. Taki król. No. Taki król. A tutaj tacy saranidzi. Dobrze. Coś tutaj lekkiego, zwiewnego, ale w tonacji kamuflażowej. Krótki łuk, szybkość. Laska. Z laską jeszcze nie biegałem na łucznikach. Zobaczymy, będziemy jak ci Sherwoodzi, tylko że na... O właśnie, takie będzie nawiązanie do serii, która miała być, ale jeszcze jej nie ma. W planie wprowadzić legenda Sherwood. Skoro się sprzedałem, to już nie będę się ukrywać, tylko będzie teraz legenda Sherwood w wykonaniu pustynnym. Tak, to jest nawiązanie w postaci tych patyków. Na tej grze też się używa patyków do ogłuszania przeciwników. Taki motyw. Wstrzymać ogień, będziemy potrzebować osłony, a ja tutaj zacznę komentarz. We are Sultanate Saranids. Saranid Sultanate. We have one unit of infantry, two units of cavalry and two squads of archers versus Kingdom of Rodox. Kingdom of Rodox. They have three squads of infantry and three squads of crossbows. Good. They have more statyczny taki build. They have more static build than us, because we have cavalry. We can maneuver better than them. But they can, if they come closer, they can slaughter us, I think. Let's see. Dobrze. Dzięki temu, że mamy tutaj taki lekki build, możemy szybko osiągać tutaj pozycje strategiczne. Możemy też się łatwo przemieszczać, żeby utrzymywać dystans. Dobrze, polecimy na razie na dwa szeregi. Będziemy strzelać nad głowami naszych kolegów z pierwszego szeregu. Widzimy tutaj enemies using this his shield to cover their crossbows. Our teammate are scary. But more brave, man. More brave. Be brave. More courage. Sorry, more courage. Be brave. Okay, suppressive fire. Why no? I have a lot of arrows. Hold fire. Close distance. To improve our firepower. Okay. Nice fire. Niezły ten, niezła pozycja strzelecka. Nie wiem, jak to powiedzieć po angielsku. Nice place to shoot. I want to take advantage about this. Okay. Don't be shy. Shoot. Bad place, I think. Bad maneuvers, I think.
bad synchronization. It's not good, but still we have chance. Let's see, they still have two squads of infantry. One without commander, I think. One with commander and two squads of crossbows. It's gonna be hard, but we can try. Okay, on fire. No, stop. Stop. Come on. What is going on? I use command to stop then. F1, F4. I do not understand this now. Okay, fire at will. I play really passive, I see this round, but I like this position there. I want to take advantage about this cover in engagement on the distance. Okay, hold the fire. Kowalski analysis. Where they are? Okay, we have no time, so advance. But this is same situation when you see in your house big spider. It's bad now, yes? But when he hide, things going to be wronger. Yeah? Chyba dobrze mówię. I don't know why where they. Have rest of their units. I do not see this. Because I speaking. I do not. No, nie podzieliłem uwagi. I do not pay attention about this. But this is good. Good. Okay. Dobra, coś tutaj źle poklikałem. Never mind, what we got now? We have three, we are Saranids, we have three squads of cavalry and two squads of archers. They are Rodoks, they have four units of infantry and two units of crossbows. Kurczę, nie mam czatu włączonego. Nie wiem, czy ktoś mi przypadkiem nie pisał, albo nie dołączył tutaj przypadkiem. Chyba nie. Teraz tak myślę, czy ja mam włączone w sumie powiadomienia, ktoś dołączył, jakbym tego nie widział. No tak, w sumie dźwięk, mam teraz muzykę z Streamlabsa i tam też te powiadomienia chyba działały wcześniej. Okej, chyba jest dobrze. We can move with no fear, because they do not have any cavalry, so it's good to make maneuvers with no fear, to be złapanym. Nie pamiętam, jak się nazywa złapać kogoś.
catch. To be catch. Catch. Chyba dobrze mówię. Alright. I think our people can do this well on this left flank, so I'm going to right, because I see some enemies there. And yeah, yeah. Okay, hold the fire. Okay. Keep distance. We are out of their range of fire. We are in this range, but not in effective range. I don't know how to say this in English language. Jesteśmy raczej poza zasięgiem takim skutecznym tego strzału. Wstrzymać ogień. Closer. Closer. One more wally, please. And now, attack. Good fight. GG. Okay, let's see what is going on. We have advantage in people because somebody, I think, leave the game. But we are Saranids, we have steel. Steel we can lose, steel they can win. It's no... it's possible. They have four units of cavalry and two squads of archers, which we have. I don't know if I say we or they, but we have four squads of cavalry, sorry, and two squads of archers. Versus Rodox, and they have four units of infantry and one squad of crossbows. They can do it easily, but keeping tight formation, keep close, and with good inventory, it's possible to do. But they taking place in open field, so is I think this is bad decision, but we will see. Okay, we can cross river, I think. Okay, safe. Going on right flank, the strategy totally not on this position. If we win, we win, but if we lose, cavalry, engagement, that one can be useful.
soul is my life and honor. Mamy to, nasza kawaleria zwyciężyła. Okej. Okay. I'm gonna play one more time. Saranis Archers. Okej, okay, okej. Okay. Can be. Something faster. Okej. Okay. Let's see, we are Saranids, Sultanate Saranid. We have 4 units of cavalry and 4 and 1 unit of archer. 1 archer unit, sorry. I am not native English speaker, but I trying how I can. Against the Kingdom of Rodox, they have 1 cavalry squad and 4 squads of archers. Sorry, crossbows. Crossbowsmen. Keep hiding. I want to make a flank maneuver from right. Communication. Maybe somebody can use this good. Alright, I think this is good position for now. Okay, so they take 2 cavalry units. I do not recognize this. Okay. One more time. Alright, alright, okay. Gonna try surround them, make some kind of development maneuver. I take light armors to be faster because of that. Keep hiding. Dobre pytanie na czasie, ja też nie wiem. Old fire. Kurka wodna, nie sprzedawajcie się jeszcze. Aha. Niestety kolega... Okej, okay, never mind. They spot us. So now, lose formation and fire at will. Like make some guerrilla stuff. It's bad. Whoa, 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 whoa. Okay. We need to hide. Hold fire. Back. Now! There! Come! What they are doing? I hear horses. It's bad. Okay, open fire.
Murder. I think it's good, bad decision to take cavalry, foreigns of cavalry on mountain map. I think this is the reason why I stand alone there. Or maybe another mistake, cavalry leave me there to die, or they just charge upon the hill. Up the hill, I think it's good to say up the hill. But we will see what is going on. I do not understand just where are my teammates are. Ah, this is only one. Okej, okay, dobra, zmienimy sobie muzykę w tym czasie. No, takie zagrywki dziwne. Czasem są lepsze dni, czasem gorsze. Nie? Czasem ktoś ogarnie, czasem nie. Bywa różny. Zobaczymy, może następna runda będzie trochę ciekawsza. Widzę, że już ludzie wybrali troszeczkę inne jednostki. I see people take other units. More infantry, more archers. So maybe now this is gonna be more interesting. Ewentualnie mógłbym zrobić tak. To brzmi za darmo. Tak, dobrze myślę. I tyle. Okej. Okay. Hold fire. Let's see. We are Saranids. We have 3 squads of infantry, 2 squads of cavalry and 2 squads of archers. They are Rodoks, they have 1 unit of infantry, 2 units of cavalry and 4 squads of crossbowmen. No, I think this is good choice for them, because this is mountain map, so they can easily use this advantage from distance fighting with crossbows. Crossbows are good, they got good firepower. And they have advantage in people, they have 1 more man. 1 more unit, 1 more squad, sorry. Just because 1 man, 1 commander, 1 player go out now, I think. No fire, hold fire.
is not effective to shoot from that far. No needn't to waste ammo. Okay. First, we need to hide. And maybe group up on the left flank. Sorry. This is center, maybe. I think this is center now. If center with our infantry. Okay, lose formation. And support fire from our first line. Up. Ooh! Nice run. Good maneuver from Rodox. They surprised me, really. They surprised me. No. But we leave this right flank with no, no secure. Nic dziwnego w zasadzie, że tam udało im się wjechać, tak zajechać nas od tyłu. Ciekawe, jak powiesz po angielsku, zostawiliśmy prawą flankę niestrzeżoną. Może co później, jak będę przeglądać materiał, to zobaczę, jak nie zapomnę. Czy jak przede przeglądam, to nie zapomnę, bo słyszał, że to powiedziałem. Oh, ja pierniczę, jestem się zmęczony życiem. Totalnie, kurna. Kurde, nie. Kawę mam, może mnie to trochę podniesie na duchu. Away with you. Mogę sobie w Robin Hoodka pograć dzisiaj. To się napaliłem na to. Na Monte Blade'a. Zobaczę, zagram chyba jeszcze jedną bitwę, zobacz jak będzie mi szło. Kończy się za dobrze, po prostu zdrowie mnie niszczy. Nic nie poradzę. Słabo się czuję. Taki chyba trochę oksymoron. Chodzi oczywiście, że choroba mnie niszczy, nie zdrowie. Jeśli dobrze teraz terminologii używam. You know, I have healthy problems and I feel tired now.
Przecież, że są tabletki, chwila. Może na tabletkach pocisnę. Kropiłem już oczy. Spróbujemy teraz się naszprycować farmakologią. Może nawet w ten sposób jakoś to pójdzie do przodu. Wow, żołądek zaczął mi działać. No, ładna strzała, w ogóle mi się taki fajny szyk bojowy mi się ustawił. Strzała. Hej! This is nice formation. Nice formation. How this is possible? Ciekawe zjawisko, nie ma takiego rozkazu, żeby ustawić strzałę. Nice formation. I don't know, arrow? I don't know how in English this work. Sometimes people say they choose wrong team. I feel same. Just runners and I don't know. Serio, jestem cię zmęczony aż kurczę, nie wiem. Odpaliłem ten stream, czułem się jeszcze w miarę, ale zaczynam słabnąć. Yerby, kurczę, Boże, yerby mi brakuje. O, na yerby to bym jeszcze pojechał. Paliwa mi chyba zupełnie brakuje, ta kawa to jest jakiś, nie wiem. Sypnąłem jak trzeba, ale... Kawa to jest w ogóle niezrozwiązanie, to jest taki kop na chwilę, żołądek rozjechany. Kiedyś piłem dużo kawy, zniszczyłem sobie żołądek. Nie tylko tym, alkoholem, papierosami i tak dalej, co prawda, ale kawy też było dużo. Teraz już kurczę nic nie pomaga. Trening, woda, ćwiczenia. Masakra. Powiem wam, że masakra. Jak jeszcze jesteście młodzi i żywi, nie tak jak ja, bo ja już kurde nie, chyba jestem jedną nogą w trumnie czasem. Hehe. Szeol po mnie wyciąga swoje łapska. To ten. To kurde, nie wiem. Nie pijcie, nie palcie, bo szkoda życia. Za 10 lat też będzie wam się chciało żyć, a już kurna będzie ciężko. Mówię, pić yerbę, nie kawę. To jest rozwiązanie. Lepsze, moim zdaniem.
The Hill, Pirate Wheel. Just better keep closer to other people, so... to można zapewnić jakieś szanse na przetrwanie. Dobra, wiecie co, chyba taki luzik dzisiaj bez tego angielskiego, bo naprawdę nie chcę mi się silić. Za dużo nam dzisiaj. Ale trzymamy się blisko reszty ludzi. To można zapewnić jakąś taką, nie wiem, przetrwalność większą, nie? Zobaczymy. Nie mam dzisiaj siły, żeby tak, nie wiem, tryhardować. Nie, może to nie jest tryhardowanie, ale tak grać na 100%. Po prostu nie. Luzik dzisiaj, luzik. Odwrót. Wstrzymać ogień. Używasz broni wedle uznania. Dobra. To jest to, że w tej grze naprawdę trzeba mieć czasem dobrze się czuć, nie wiem, mieć na to. Bo kurna, jest 150 tysięcy rozkazów na boku do wydania. Trzeba to ogarniać. To nie jest takie łatwe, że jak się wydaje, jak się tak patrzy. Hop, chłopak biega sobie, chłopczyk sobie biega i strzela. Z łuku klika sobie w myszkę. Skurna, cały czas na boku jest 1000 komend, żeby dobrze rozkazywać się jednostką. Trzeba mieć moc, kurna. Kawa tego nie zapewnia. Zawsze można spytać, tak? Ciekawe, jaka jest perspektywa takiego człowieka. Words. Już jesteśmy... No, I'm not. Nie jestem dziewicą, nie jestem prawiczkiem. Zdementuję. Nie wdaje się tą dyskusję. Czy dobrze, czy źle? Jeden Bóg wie. No ale nie, no nie jestem. Muszę tutaj kłamywać. Wciąż nie ma dźwięku, sorry. Wciąż nie ma dźwięku, miałem to zrobić.
Ja pierdzielę, naprawdę, ja pierniczę, przepraszam. Kiepsko jest mieć, źle się czuć. Ciężko to streamowanie wszystko ogarniać. Grać, klikać, prowadzić, komentować, zmieniać, ustawiać. Wszystko się zacina, nie działa, poprawiać, robić, myśleć. Dużo roboty. Rzeczywiście mogę cię tego w Sherwooda pograć, bo to jest taka spokojna. Chociaż. Nie, no trochę chyba spokojniejsza gra. Przydałoby się jakiś znaleźć. Pomyślę, może jakiś znajdę jakiś tytuł taki spokojniejszy. Nie zawsze mi się chce grać takie rzeczy. No nie mam siły do tego zawsze. Żeby grać takie akcyjniaki. Przepraszam. Ale nie poddaję się, nie? Streamuję. Regularnie staram się streamować. Traktuję to jako swoją pracę. Nie poddaję się. Chociaż tyle, jest walka. O, jak to kiedyś powiedział ten. Rozwalił mnie kiedyś mój proboszcz mojej parafii. Poszedłem tam kiedyś się wyspowiadać. Takiego mojego nowego nabytku. Nowego starego nabytku. Taki grzech. Nie będę się uszczególniać, ale. Był kiedyś, wrócił znowu. I ten, mówię tam. To temu księdzu w spowiedzi. Ciekawe, czy mnie chyba nie obowiązuje ta tajemnica spowiedzi z mojej strony. Ale nie będę się chwalić. I co? Fajnie powiedział. No i co, no i ten, ale jest walka. Bardzo mi się to spodobało, to określenie. Jest walka, to się liczy. Jest walka z grzechem. Pokolenie widać wychowane na gołocie. Nie inaczej mam wrażenie. Jest walka i to się liczy. I tutaj no ponownie klikator nie ma walki, tylko... Ej! You using glitches. Glitches. Man. Glitches, man. You can use chat only when I hide. Chociaż czy to jest glitch w sumie? Nie wiem, no... Jak to określić w sumie? Glitch? No nie, no dobra, po prostu stoi na krańcu mapy, a jednostki nie mogą go zaatakować z tego powodu. No, to chyba nie jest glitch, tylko nie wiem. Ograniczenie gry. No do czego piję, no bo to jest... Gdyby to było wbrew zasadom serwera, to już jest to takie, nie wiem, niefajne. Ale jak to jest tylko wykorzystanie, nie wiem, mechaniki gry. No to jest może usprawiedliwione, nie? Może, nie wiem. Nie wiem tego ocenić, szczerze mówiąc. Tylko co by z tego przyszło, nie wiem. Po prostu marnuję wszystkim czas. Byle nie z nimi w drużynie, serio. Czy zobaczmy? Bajgirów. Nie wiem kogo wziąć, szczerze mówiąc. A, pójdziemy w piechotę. Coś fajnego, coś spokojnego, dobrze pancerzonego. Może się uda. Jakaś lepsza nieco tarcza. Bułat może być nawet, kurczę, nie wiem. Jakaś broń stokowa może być. Spuli mnie za darmo. Hełm. Będzie anti-cavalry build. Wait. Ach, never mind. Okej, okay, let's try. Ach.
It's a bad day for me today. Really, I have a hard day. And things getting harder. Life is hard sometimes. Zobaczmy, ile na ile jest. Let's. But we need fight. We can fight, so I choose fight. Let's see. We have Vaker's Kingdom versus Rodok Kingdom. 8 versus 9, cause game do not spawn me. So, Vaker's have 1 unit of infantry, 4 units of cavalry, and 4 units of archers. Rodoks have 2 squads of infantry, 1 squad of cavalry, and 6 squad of crossbows. Such a strong firepower. Let's see what's gonna happen. We have early cavalry charge at Rodoks. They keeping close to other teammates. Good decision. It's maybe hard to Rodoks to Vaggers to take them down. As you can see, they doing well, Rodoks. I mean, they are not that bad in the close fight, in close combat. Plus they can use their weapons to defend, so it's not that easy to just charge at Rodok's crossbows. Okay, let's see. We got the. We got this engagement under village, and it is all. Let's see. Yes, it's all. It's ending now, but not end yet. Zastanawiam się nad tym człowiekiem, który pisze te komentarze, ale w sumie, no nie wiem. Nawet nie wiem, czy można to nazwać zgorszeniem, no bo on tylko mówi o jakiejś, nie wiem. Chyba trochę to jest zgorszenie. Jest już trudno. Zobaczmy, tutaj walczy na UR versus Filuta. Now you are win. Rodok split their units when Vaggers Vaggers dying, just dying. The first moment I think they use loose formation, but they just losing number. Losing people fast. Round 2. Round 2. One more time, I do not understand troll game mechanics, because I think my units should use their spears now, yes, as first weapon, and I should have a command to use nie wiem, jak się obuchowo.
Yes, wait, wait. Ach. Maze are not maze. Maze are like a sword in this game. Okay. Go. I do not have word are in English to say this correctly, but maze is I don't know. I hope you understand. What about I now crying? Oof. Okay. Oh, wait, hold on. Obuchowe, cięte, obuchowe. Pochodnie ma uderzenie obuchowe. Buława ma uderzenie obuchowe. Smashing, maybe this is good word, this maze do not have smashing damage. I think I can't say like that. By the sword and by the spear. Go. I believe you can. Don't be scared. Boys, wait. You have deserter there. Why you fear? He fearing of about everything and fear me about me and he ran. But he ran to his unit, so it's good. Sometimes people need just to have somebody near to him to feel better. Come on, you have two weapons. Why are you using fist? O kurka. Dwa rodzaje uzbrojenia, nie używaj niczego. Już jest przesada. Okay, that is good. Okay. Keep cover. We need cover. Okay, our cavalry charged at our right flank. Good counter attack. We keep our positions. Okay. I think I can move forward on their right flank. So okay, go. I want to penetrate their ranks. Their lines there with cavalry and archer support. Okay, attack. I think we can do this. Okay, do not split, please. Together. Right, cover our archers. Use formation to make range better range of fire to our distance units. Use formation. Będziemy robić wyłomy w naszych szeregach, żeby nasi łucznicy mogli strzelać pomiędzy nami, a będziemy osłaniać ich. Nie ma najlepszych broni do walki, także po prostu pobawię się w takie, nie wiem, prewencyjne, jakieś takie, nie wiem, policyjne działania. Tak mi się to kojarzy, nie? Tarcze i osłanianie przed ostrzałem. Prewencyjne. Nie, no może nie będę używać takich sformułowań, bo na tym się nie znam zupełnie. One more time. Smashing damage. Yes. Okay. Should be good. Okej. Okay. Serio? Dlaczego? Why? Tell me why. It's hard for me today. Everything hurting me. Too hard. I have bad day today, but I'm still fighting. Let's see. We are Vagirs
We have two squads of infantry, four squads of cavalry and four squads of archers. They are rogues. They have two squads of infantry, one squad of cavalry and seven squads of crossbows. Its battle begins. Trzeba walczyć, pamiętajcie. Ktoś już nie walczy, to... To czym posypać sól, kiedy straci swój smak? Mhm. Do not need this. Or maybe? Oh, I do not need this. Nie będziemy tutaj zmieniać, że jesteśmy takim związkiem taktycznym. Chyba tak, na ile się orientuję. Hobbystycznie zajmuję się taktyką tylko. Jesteśmy takim włócznikami, już nie będziemy tutaj zmieniać w ogóle całego wszystkiego. Tym bardziej, że są ograniczone miejsca do ekwipunku, więc raczej nie warto. Ja tutaj planuję sobie spokojnie się pograć bez szaleństwa, by dosłaniać swoich włóczników. Marian. Ale ty też. Bez ciebie nie idziemy, bez ciebie nie zaczynamy. Mhm. Serio. Liczę na ciebie. No. Come on. Be brave. More courage, man. We march to battle. Nie możemy mieć takich marauderów na tyłach. Okej. Okay. I want to keep my units in the back to react at what can be happen, but I think it's good. I can move forward on right flank to cover our archers. Będziemy ich luzować, może się gdzieś wycofają, bo to nie jest moim zdaniem za dobra pozycja dla nich, ale zobaczymy. Czy skorzystają z tego? Wysuwamy się naprzód. A jeżeli nie, chociaż dobra, pociśnięto na spokojnie. Zrobiliśmy ich na miękko. Widzieliście, przed chwilą tutaj stały szeregi wroga. Nie zostało z nich nic. Ja mam ochotę na takich hoplitów, znaczy żeby sobie zrobić takich hoplitów. Jestem heteroseksualny, także to nie mam ochoty na hoplitów. Nie odbierzcie mnie źle. 1600, 1200, 2800. W sumie za granicą to jest takie dosyć rozpropaganda, żeby mówić o swojej orientacji i tak dalej. Raz w pracy się spotkałem z takim czymś, że mój szef powiedział, jestem stuprocentowo heteroseksualnym mężczyzną, jak się przewidywał. Nie wiem, jakie musiał mieć przeżycia w pracy. No. Okej, okay, ale mamy swoich hoplitów. W sumie temat ciekawy, no bo homoseksualizm, hoplici, Grecy. Szczególnie kojarzy mi się ten przykład tebańskiej straży świętej. Theban. Holy Sacred Squad or something like that, I think now. Jest taka tebańska straż święta, czy jakoś tak by się nazywali. Słynęli z tego, że byli świetnymi wojownikami. Łączyły ich związki też homoseksualne w ich szeregach. Ciekawe to jest, w zasadzie ciekawe. I to naprawdę ten cały homoseksualizm tak rozpropagowany. Żeby jakoby zaciśniać więzi między tymi ludźmi, nie? Ciekawa historia, bo w końcu podczas jednej bitwy wszyscy razem walczyli aż do śmierci i zginęli wszyscy razem. Chyba nie wiem, jakieś, nie wiem czy ktokolwiek się tam wyratował, czy jakieś jednostki tylko. Ciekawa sprawa. Że szacun. Tutaj dementuję, nie? Bo tak ktoś mógłby stwierdzić, że
Jeżeli ktoś jest homoseksualistą, to jest niemęski. Ja tam lubię słuchać Freddiego Mercurego. Według mnie niemęstwo to jest, nie wiem, bać się swoich poglądów, udawać kogoś innego niż się jest, nie prześladować sierotę, dziecko, kobietę, słabszego od siebie człowieka. To jest brak męstwa, przecież męstwo to jest właśnie stawanie w obronie słabszych. Męstwo to jest ewentualnie walka z kimś silniejszym, nie? Większość ludzi, którzy uważa się za męskich, w tych czasach prześladuje słabszych. Poniża młodszych. Co tam jeszcze tacy mężni ludzie robią w tych czasach? No i wyżywa się na jakichś mniejszościach, tak? To jest męstwo w tych czasach, podobno. Męstwo pochodzi od Boga i to nawet może je rozdawać gdzie chce, komu chce. No, stąd pochodzi męstwo. Z takiej wartości mogę zginąć nawet, nie boję się. Okej, okay. Advance. Nie z mojej woli, ale wyszło na to, że musimy atakować bracia Hoplici. Znaczy, nie wiem, bracia Baegirzy. Tutaj tracimy przewagę takiej, nie wiem, falangi. Typowej nasze jednostki się rozsypały. Będziemy walczyć tutaj. W ferworze walki będzie. Zobaczymy, co nam przyniesie pole bitwy. Ruszamy naprzód. Się kurczę nakręciłem, jednak ta kawa trochę wchodzi. Decyzja. Niepotrzebnie odłożyłem tarczę. Chciałem mieć większy zakres ataków, ale tutaj mogło mnie to uratować w tym wypadku. To niezłe balny. Przepraszam, wpadłem. Tak jeszcze nawiązując do poprzedniego przemyślenia, no zwyczajnie. Ach, Bóg jest tym, z kim chcę być. Tak, ja jestem katolikiem, wyznaję, że męstwo i różne takie inne rzeczy pochodzą z Ducha Bożego. Swojego czasu, co? Nawet w Starym Testamencie jest taki przykład, że Bóg, Duch Boży opuścił naród wybrany, dlatego że świątyni po prostu zestawiali jakieś tam, nie wiem, figurki bożków. Opuścił ich Bóg, poszedł sobie do kogoś innego. Bóg sobie chodzi gdzie chce, nie jest jakiś tam przywiązany do jakiejś społeczności, grupy ludzi, która uważa, że ma na niego wyłączność. Jedziemy dalej, takich hoplitów. To nie ma jakiegoś, kurczę, nie wiem. Czemu to jest silniejsze od tego? Jest dłuższe. Nie ma monopolu na Boga. Nie ma czegoś takiego. Przepraszam. Dobra, jakiś dobry hełm, szybko, bo znowu nie zacznę gry. Kurka wodna. Dobra, trudno. Zestrachałem się, myślałem, że znowu mnie minie runda. Zobaczmy, we are Sfadians, we have two squads of infantry, four squads of cavalry, one squad of crossbows. Yes, Sfadians have crossbows, yes. Versus, we fighting with Vegirs, kingdom of Vegirs, they have two squads of infantry, one squad of cavalry and four squads of archers. Is the battle begin. Kurczaczki wodne. Kurcze blade, nie pomieszam teraz terminy. Kurcze blade, jasna, kurcze, nie wiem. Never mind, nieistotne. Ciężko się skupić i myśleć o tym w ogóle nad życiem, kiedy masz tak rozjechany żołądek jak ja.
Kurde. Mam ochotę, to się podzielę takim ten, tak tutaj niewielu to ludzi ogląda. A takie mam kurde przeżycia zdrowotne. Strasznie irytujące, problematyczne. Przez żołądek mam problemy z koncentracją. Nie wiem, dziwnie się przez to czuję. Okay, dużo jedzonka. Fajnie by dało się to podnieść, ale tutaj kolejny glitch gry. Nie to pracowanko. Taki urok modyfikacji. Idzie wybaczyć. Straży mi to trudne życie, ten mój żołądek. Teraz też właśnie przez różne problemy żołądkowe siedzę w domu. Zacząłem streamować, także jest tutaj, biorę... Ja nie poddaję się, biorę z tego, co biorę, co dało życie. Taką glinę, jaką mam, z takiej lepie. Cieszę się, dziękuję za to Bogu. Fajny, fajny to jest progres na kanale. Podoba mi się to, co robię. Uważam, że to jest dobre. Może kiedyś będę z tego jakieś fajne owoce. Może nie, ale w każdym razie podoba mi się to, co robię. I to, że się tym dzielę. No... Tak jakbym był zdrowy, to bym teraz siedział w pracy. Teraz nie wiem, w sumie. Jest raczej 23 gdzieś około, to może bym nie siedział krótko w pracy, ale to teraz szedł spać przed pracą. A tak pracuję na swoim kanale na tym. Co prawda, nie wiem, zarobiłem ile. Za to też dziękuję Bogu, to nie jest to, że jakoś tam się narzekam, nie? Ale zrobiłem 4 zł w skali miesiąca. Jak na razie. Jest dochód. Przynajmniej robię to, co lubię. Jest pasja. Że zdrowie, zdrowie, no. Jedzie mnie. Przynajmniej jestem w stanie jakoś tutaj streamować. Siedzieć przy komputerze, ustawiać jakieś rzeczy wokół tego. Trochę pograć. Chociaż coś zawsze, nie? Jak będziemy stać, czy Trojanie pod... Ci Grecy pod Troją. Czy ja będę tutaj czekać, aż enemy nadejdzie. Jak ten Hektor, będę czekał na Achillesa. No i jest fajnie. Żyję tak, jakbym chciał żyć, kurde, najwyżej zdechnę z głodu. Bywa, umrę. Trzeba mieć szacunek do siebie. Sorry, nie ukrywam. Trochę narzekam, ale czasem każdy chyba potrzebuje powiedzieć to, co czuję. Hail to you, brother of war! Ach, kurka. Dobra, nasi łucznicy, nasi kusznicy, przepraszam, schodzą na dół. Fajny outfit. Lubię te uzbrojenia, które często wybieram. Kolorystycznie mi się podoba. Ok, zajmujemy tutaj pozycję wroga. Niebronione już. Katapulta. Ciekawe, jak tego się używa. Zobaczmy. A, dzisiaj mogę używać... Woo! Today I can use barricades. I can set up barricades, but I have no money. Teraz jak potrzebuję, to nie działa, nie? Okej, okay, F. Nie przekonam się niestety. Pięćset? Okej. Okay. Jak będzie 500? Ile kosztuje 100? Nie będzie. 600 powinno starczyć. Ok. Hold the fire. we are Kingdom of Swadia. We are Swadians. So fight like a Swadians. We have 2 squads of infantry, 7 squads of cavalry and 1 squad of
crossbows, one crossbow squad. We're fighting with Vegirs. They have three squads of infantry, three squads of cavalry and two squads of archers. Balanced build. We have more offensive build with this cavalry. Our cavalry should attack, and I want to cover our unit of crossbows. Okay, keep hiding. Zobaczymy, jak sytuacja się rozwinie. Dobrze, swoje jednostki zawsze powtarzam. Teraz często powtarzam to po prostu strumień. Utrzymać je w ukryciu, żeby to ewentualnie ośmielić przeciwnika do szarży. A w momencie, kiedy zaszarżuje, wyjść mu na spotkanie. Na pozycje, które nam najbardziej odpowiadają. Ja sobie zrobię tutaj rozeznanie. Sprawdzę, z której strony przeciwnik może się do nas zbliżyć. Prawa flanka jest pomost. Tutaj na prawej też. Nie znam tej mapy jeszcze za dobrze. Jestem jeszcze zasadnie dosyć nowym graczem. Powiedziałbym, że świeżakiem to za dużo powiedziane. Jak zresztą widać na kamerce po prawej, taki pluszowy nie jestem. Chociaż troszkę nadwagi. Nie wiem, nie ważyłem się ostatnio. Ale raczej schudłem dużo. A to jest plus na przykład choroby, nie? Można schudnąć. Trzeba patrzeć przynajmniej na jakieś pozytywy. Tego się nauczyłem od optymizmu. Zresztą tak bardziej szanuję realizm. Okulary zostawmy tym, którzy ich potrzebują, tak? Nawet takie różowe. Dobra. Widzimy tutaj, że jakaś piechota zbliża się do nas, ale to są raczej pojedyncze tacy... Pojedynczy uciekinierzy. Z szeregów, którzy się wyłamali. Ale dobrze sobie radzą. Ok, wszystko wskazuje na to, że będziemy mieć bliskie starcie z piechotą wroga. Nasza kawaleria chyba nie podołała, przepraszam, swojemu zadaniu. Przeciwnicy się zbliżają. I think it's really interesting. We have a lot of cavalry. I don't know why. Where they are? Did they die? Or they hiding for some kind of maneuver, flank development, or to surround an enemy. Okay. Enemy closing to us, to our position. Right flank is saved. All right. Left flank, we have cavalry under our fortification. Okay, our cavalry come to cover us, but I think it's good time to use our throwing, I don't know, javelins. Fight with our orders, I take them down. Okay, hold fire, back. I think it's all now. There's no need to charge. Keep hiding, man. Or maybe. My mistake, sorry. Oh, wait. Right flank. Is everything okay there? It's okay. There. Okay. Clear. What is going on? Sorry. Our enemy probably attack from left side. They infiltration, they make infiltration maneuver on our fortification. All right. Okay, boys, let's clean up this mess.
You can use throwing weapons. Okay, to me. Together. Hold fire where they are. Okay. Together. I think it's all. Come back to front. Okay, good plan. Hail to you, brother of war! I need to go somewhere where I can ocenić sytuację. Make analysis! Kowalski, analysis! What is going on there? Okay, enemy take village. We have fort. We have 2 minutes to the end, so I think we should attack. We should attack and help our crossbows. Okay, so come on. Together, man. Together. Transformation. Maybe you know Stone Mountain 64. Somebody is now looking the stream. I like his work on YouTube. A serious commander. I have I think I like him. I like his job. Jest taki ten jeden człowiek z zakręcy, który bardzo się wczuwa. Bardzo się wczuwa w gry i wygląda to świetnie. Yes, we win! Great! We did this. Okay. Guard helm. Helmet. What a sexy outfit. Look at this red robe. Powinno mi stać 1600. 2000, yes, should be good. And it is, and it is. Zresztą mogę wziąć czegoś tutaj, kurczę. Chyba by mi, starczyłoby mi na kolczugę. Szkoda. Okay, let's go. We are Sfadians. We have 2 squads of infantry, 4 squads of cavalry and 1 squad of, 1 squad of crossbow. They are Vegirs. They have 3 units of infantry, 2 units of cavalry and 2 squads of archers. We have crossbows. I hope I say crossbows, sorry if I'm mistaken. They have advantage in people. They have 8 people, we have 7 peoples, but we have more money. Let's see what's gonna happen in this round. Okay, hold the fire. I want to secure this fort for our peoples. This is not good choice for cavalry to attack us. We have really good counter cavalry build. My sword is my life and honor. We have heavy armors, good shields and long spears, long pikes.
Okay. I'm going scout to scout. Let's see what is going on. On right flank we have archers. In front we have cavalry. Vergirs. Yes, one squad of Vergirs cavalry. And probably one squad of infantry. Or this is cavalry who dismount their mount. Okay. Okay, come with me, man. Come with me. Let's check other side. Let's secure this position. In front. Okay, archers. Closing by. Okay. Fast, we need to hold this position. What we got? We have crossbows there. It's good. Okay, forward. We have no time for jokes now. Okay. And fire at will. Okay, charge! Attack! Okay, we have support from cavalry on left flank. They cover us, we can attack. Yeah. Good job, man! To me! Together! Come back to our fortification. I need to check what is going on. Okay. Keep hiding. Tight formation, await, please. My sword is my life and honor. Tutaj nie lubię też takich krzykaczy, nie mam co się cały czas przechwalać, ale jakoś tak wyszło. Ej, wygraliśmy, we win! 3-2-0. Fajna zabawa. Ja sobie zrobię teraz przerwę. I need rest. Sorry. Okay. It's gonna be okay. Okay, mikrofon.
Here we go again. Wracam. Jestem. Nadmiar zabawnego, jeszcze jakiś kaszel mnie wziął. Zobaczymy, jak będę komentować. Mam nadzieję, że będziecie musieli podziwiać co chwilę mojego kaszlu. Którzy mają naprawdę piernicze przerąbane we wszystkim. Short rest, wyłączamy to. Okej, 7 na 7. Pokomentujemy sobie. Pokomentuję sobie. No ale działa. Zobaczmy tylko, czy wszystko działa. Okej, coś nam ścięło. No to u mnie. Także nie na Twitchu. Znaczy no, u mnie w grze i na Twitchu w efekcie. Okej. What we got now? Sultanat Saranid. With 2 squads of infantry and 4 squads of cavalry, they have 1 squad of archers versus Kingdom of Sfadia. They have 1 squad of infantry and 6 squads of cavalry. Okay. Something's changed. 1 people from the Sultanate to go out. But his unit his unit stay. Should stay. Okay. Sfadian takes tactical position in this village, with 1 unit of 1 squad of crossbows. And they take 200 sabers from Saranids. Good move. They are now more effective in combat and against cavalry. Closing to cavalry engagement. I think they want to support, make support fire to their units. I know support fire, but or maybe I think support fire is my more when we covering. Hotches? No, I wrong. No matter. All is good, I think. This military terms, suppressive fire, support fire, co tam jeszcze było, etc. This is other meanings. But it's good now, I think. In my opinion. Okay, what we have there? Support fire, covering fire. Suppressive fire, you know. Już tak po polskiemu, bo z tych zwrotów jest mrowie. Jest taki ostrzał zaporowy, jest ostrzał wsparcie ogniowe. Jest, jaki tam jeszcze był? Wsparcie ogniowe. No, to wszystko ma swoje znaczenie, staram się jakoś tak to, nie wiem, ogarniać. Uczyć się tego, żeby później to przekładać, że komentarz, że to miał ręce i nogi, ale temat grząski, no dobrze skończyć jakąś szkołę w tym kierunku wojskową, najlepiej, żeby to dobrze ogarnąć, mieć jakieś doświadczenie. Ja to staram się ogarnąć na własną rękę, nie na potrzeby kanału, komentarzu, nie? Zwyczajnie z jakiejś takiej, nie wiem, wrodzonej, dzięki Bogu, daj Boże, uczciwości, czy dzięki Bogu uczciwości. Więc jakiś głupot gadać, żebyście się nie uczyli też jakiś głupot, ale no jestem tylko człowiekiem, czy ten popełniał błędy, w razie czego, nie?
Tym bardziej, że cały czas powtarzam, że się zajmuję tym hobbystycznie, nie zawodowo. Okay, Sarah needs clean up enemy units in this engagement near to a river, and now they charging against the Spadia's crossbows. Okay, they did well, but with heavy losses. I beat the Saranids. Let's see, something going on in this river. We have the Sfadian's infantry. They hiding. Do not be charged by cavalry, I think. So they're using this river to cover themselves. Wolf PL using his two-handed saber. Two-handed weapons are good to fight against other infantry with shield because of range of this weapon and damage. Okay, Wolfie fight with the Nader. But Duchess Nami Malong joined in this fight and finished Wulfa. Today rivers will spłynąć krwią, ale tutaj w angielskim ja to nie pozwala, niestety. Today rivers will mixed up with blood. Sorry for my English, I'm still learning. Okay, Sultanate Saranids. Saranids Sultanate wins. 1-2-2. Okay. Let's wait to spawn for everything. Because somebody can change unit or something. All right. Okay, never mind. I will start. So we have Saranid Sultanate. With two units of infantry and five squads of cavalry and one archer unit versus Saranid Kingdom, with two squads of infantry, five squads of cavalry and one squad of crossbowsmen. Okay.
Let the battle begins. Ooh, 2 versus 2, 5 versus 5, 1 versus 1. Pretty balanced situation. I think all gonna start in a cavalry engagement right now. We see heavy Saranis Mamelukes trying to catch running Saranids, light cavalry. Other unit of Saranids joining this fight on the fast horses, so now they can have chance to catch this unit. Okay, I think in this... Oh, yeah, alright, in this engagement, Saranids win. On... I think this is left flank now. But I can see line. Typical line. Of armies. Okay, counter charge. From Saranids. Light cavalry. Fight is still going on. Each side still have some soldiers, some fight is going on. Okay, but now it's hard to say who is winning. Now is support from Svadians cavalry joined to this fight. But I think Svadians winning in this engagement on the right flank. On the Saranid's right flank, yes. Okay. Let's look on the other side of field, on battlefield. Maybe something is going on the river. No, we have some units of infantry in village. Covering by light cavalry and crossbows, hiding in these bushes, tree line on this hill. Good position. Let's see, did Saranids have still some units somewhere, or this is end? And fight with only lone cavalry, lone warriors on mountains. Anyway, good players still can do a lot of damage to the enemy. So this is still a chance to Saranids, as you can see. Vitelbum second, doing a lot of damage alone to Saranids. Thank you.
proszę, pewnie, czy mam dźwięk. I need to check my voice. Okej, okay, everything is okay. Wow. Support from cavalry to Paetelwum. Let's see who is this with this nice shields and the dogs on emblems, I think. Lizzie. Oh, our Saran is doing really well. You see, just too long. Two alone cavalrymen. Okay, but we still have some units of full squad, full healthy squad, I think, of Saranids there. The commander are Lizzie. Saranids still have one squad of light cavalry, the fast horse. The charging at the crossbowmen's of this hill, or they, okay, they lose the advantage because of this wall, but still, okay, they get in fierce ranks. Who is screaming there? Duchess z nami. Duchess z nami, sorry. I don't know how to say this. Lloyd. So close, but not close enough. Saranids taking the position of Rodox on this hill. Now they using this position to fight cavalry of the Rodox. Sorry. Good for them. For now, everything is looking like Saranids gonna win this battle. Rika Reaper, Ermek. And Ermek goes down. Okay, it's this is end. Let's see. We have a camper in. Svadians. Oh, sorry, I say Rodox in the past. Of course, we have Svadians, no Rodox, Svadians. Sorry, emotions. Ostatni meczek. A pokomentuję sobie. I will comment this battle. Let's see if this balance. I will comment if they need people. I will join. I think. Seven versus seven. 6, 7. Okay, 6, 7. Okay, I'm gonna help Saranids fast I can. Helmets, toporki,
Go. Wszyscy za mną. Hold fire. Okay. And right flank. I take good shield, so I want to cover my archers in archer engagement. Engagement. Sorry for the yelling. Okay. Okay. We're taking easily. It's first line of enemy. I want to move slow forward to take position. But I think this is some kinds of ambush trap there. So I do not want to advance alone. No, we hope in your heart you never be alone, but mój telefon się rozbudowuje. Sorry. Wait. Telefon, bateria, energy. Okay. Sorry. Going on there. Yes, this is a trap. Left flank. Okay. I can go in, but I want to wait for archers. Okay, we have archers. I have good shields, so I can go in. Fire at will. Kto powiedział, że noże się nie przydają? Bad timing. I don't know why our archers wait outside. Two units of archers just waited there when fighting inside. They should cover us in fight. I think this is a wrong decision. Bad decision. Lucky strike.
Withdraw. What? Tactical withdraw. You take better position to continue fight. Our archers just leave us to die in this keep. In my opinion, they just do this. Nothing more to say. Szybkość, zasięg, pójdziemy teraz wyjątkowo w to. Chociaż. Okay. Hold the fire. Tight formation. Now together. Come to me. Okay, let's see. We are Saranids. We have 5 units of infantry and 3 units of archers. They are Rodoks. They have 3 units of infantry, 1 cavalry squad and 4 squads of archers. Oh, it's crossbows. So sorry. But where are our archers are? I'm going to left side to cover our unit of archers, of 2 archers. Because Rodoks have cavalry, we do not have cavalry. And this cavalry can just slaughter this unit. Okay, boost formation. I take heavy shield, especially for this situation, so to def our archers. So I want to take advantage of this. Okay, zgrupować szyk, strzelać bez rozkazu. Okay, to the hills, back. Okay. Hold the fire. Whoa! No, back. No. Okay. Still alive. But how long? Okay. I'm alone. But still kicking. Whoa. Tactical withdraw. And oh, okay, no matter, but still, I do not need these crossbows on me. Okay, okay.
Hold fire, tight formation. We, in my opinion, we losing because we are splitting. Just like situation before, when our archers are alone on the right, left, the Rotox have cavalry and they are together. Okay, now 3 units of infantry, 3 units of cavalry, 3 units of archers in Saranid squad, in Saranids, and 3 units of infantry, 1 unit of cavalry, 5 units of infantry in Rotox squad. Strzelać bez rozkazu. My unit, I lose out of my unit. Yes, really. Okay, never mind the. Już szczepy tutaj leżą jeszcze. Co wezmę? Okay, one more time. I feel like a Lord of the Rings, but from Rookhide side. Somebody see this film, probably most of people see this film. You can understand what I'm talking about. Kurczę. Ach. Sorry. Okay. Okay, we have flanking maneuver. Wow. Somebody thinks in our team. Somebody win on the left flank. The flank now there. Crossbows. Impressive. This is impressive. Plus 1300 to jest 2900. Tak. Tarcza. Szybkość tarczy. Szybkość. To jest szybsza nieco. Wezmę sobie miecz. Okej. Okay. Powinno mi być stać na to. Dobra, nie będę ryzykować. Okej. Okay. We have 2 units, we are Saranids, we have 2 units of infantry, 4 units of cavalry and 3 units of archers. The Rodox, they have 6 units of infantry, 1 squad of cavalry and 3 squads of crossbowsmen. Okay. Hold fire, tight formation. This is good to have tight formation, because you never know when enemy come to attack you. I want to
Open fire from the right flank. No. Go, go, go. Come on, man. Come on. Right. Okay. And fire at will. Okay, hold fire. Hold fire. Thanks. Okay, let's see what is going on. Kowalski have analysis. We clean up this bridge. I don't know. This place. But we're losing on the left side? No, we still have people on left side. Left flank. Kurka, uważaj tam. Easy. There is javelins somewhere? More? No, I do not see more javelins. I think I gonna wait for they make a rally out, because this camping maneuver is good for them. What I can say? I want to wait. On left side they rally out now. On right side they do same. So now, come on and attack and fire at will. Okay, but together, please, together. Move back. Back, 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 back. Stay together, please. Ah, this is not my unit, okay, sorry. My mistake. I think this is my unit, but this is... There was... there are players. Okay. W pół do. Ja będę kończyć. Thanks for stopping by. Dzięki, że tutaj byliście. Mam nadzieję, że jakoś nam spędziliście ten czas. Ja się jakoś przemogłem, poprowadziłem ten strumień. Kto tam był, kto ogląda to w przyszłości, to wie, że bywało różnie dzisiaj. Było trudno. Ale jakoś to wyszło. Także dziękuję Bogu za kolejny dzień. Tu się już kończy. Ja już będę kończył. This is the end. Have a good night. I going from Twitch away. Bye bye.